Cześć Wam wszystkim, z tej strony Sonia, witajcie ponownie na moim kanale Słodkie Życie. Dzisiaj przychodzę już do Was w sumie z prawie wypitą kawą, ale postanowiłam właśnie jeszcze nakręcić Wam krótki filmik na dość ważny moim zdaniem temat. Może zaraz sobie pójdę zrobić jeszcze drugą kawę, nie wiem, zobaczę. W każdym razie, o co tutaj dzisiaj w ogóle mi chodzi? Dzisiaj pogadamy sobie na temat wypalenia przez cukrzycę. Nie wiem, czy to można nazwać wypalenie cukrzycowe, czy jak to tam chcecie. W każdym razie chodzi mi o takie psychiczne wypalenie, takie zmęczenie cukrzycą typu pierwszego. I chcę Wam po prostu opowiedzieć o moim doświadczeniu właśnie z takim wypaleniem, jak ja sobie z tym radzę, czy w ogóle sobie radzę, czy poradziłam sobie kiedykolwiek, czy jestem cały czas w dole jakimś. W każdym razie chcę Wam o tym opowiedzieć. Jeżeli jesteście ciekawi mojej historii, że tak powiem, to zostańcie dalej do końca filmu i od razu subskrybujcie też kanał, jeżeli jesteście zainteresowani tematami życia z cukrzycą typu pierwszego. Zapraszam! Dlaczego akurat nagrywam teraz ten film? W jednym z filmików opowiedziałam Wam ostatnio, że właśnie miałam taką dość ciężką fazę, może nie tak do końca psychiczną fazę, ale fizyczną, bo przez ostatnie kilka tygodni cukrzyca dała mi naprawdę mocno popalić. Najgorsze właśnie było w tym wszystkim to, że nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, nagle zaczęły mi cukry wariować jak oszalałe, nic już nie rozumiałam, nagle cała moja insulina bazowa, która była idealnie ustawiona, przestała jakby działać i no troszeczkę mnie to doprowadziło do cholery. Były naprawdę bardzo ciężkie dni. Przede wszystkim zauważyłam w ogóle tą fazę, jak rano się budziłam z cukrem 250-300. Coś było nie tak. Jednorazowo ok, jeżeli jest taki cukier, to mogę sobie to wytłumaczyć, że tam źle wstrzyknęłam sobie na kolację, albo za mało wstrzyknęłam i tak dalej. Ale ten problem miałam dzień w dzień. Cukry po prostu od czasu przed pójściem spać do rana tak leciały w górę. No to po prostu mi ta cała sprawa trochę zbytnio zaczęła śmierdzieć. Nagle miałam za mało tej insuliny. W ciągu dnia próbowałam oczywiście korygować te wysokie cukry, przez co miałam też dużo spadków. Później na te spadki, może ewentualnie za dużo jadłam, dlatego znowu to szło w górę. Miałam po prostu takie straszne skoki. Raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w dół. To było po prostu praktycznie nie do zniesienia. Naprawdę bardzo ciężki był ten czas, bo to też się odbiło troszeczkę na mojej psychice, bo po prostu przestałam mieć ochotę na wszystko, przestałam dawać sobie, że tak powiem, z tym rady, już nie miałam ochoty dawać sobie nawet z tym rady i dlatego postanowiłam właśnie, żeby dzisiaj nagrać ten filmik, dlatego, że wydaje mi się, że dużo diabetyków może mieć taką fazę, może być w takiej ciężkiej chwili, w takiej sytuacji właśnie, że nie dają sobie rady i od razu z góry właśnie chcę Wam powiedzieć, że po pierwsze, że nie jestem żadnym lekarzem, ani psychologiem, ani terapeutą, dlatego nie daję Wam żadnych konkretnych rad, po prostu chcę Wam tylko powiedzieć, co mi pomogło i jak ja sobie dałam z tym radę. I że da się. Da się wyjść z takiej sytuacji, że będą lepsze momenty, mimo jeżeli macie już takie poczucie, że o, już gorzej być po prostu nie może, będzie lepiej. I ja właśnie teraz wyszłam z tej mojej gorszej fazy, teraz aktualnie znajduję się w tej lepszej fazie, znowu jestem zmotywowana, znowu troszeczkę pozytywnie zaczęłam myśleć i dlatego właśnie chcę Wam nagrać ten film i poopowiedzieć, co mi pomogło, dlatego że tak jak mówię, wydaje mi się, że też inni mogą mieć z tym problemy. No i może dam Wam taką iskierkę nadziei, że może być dużo lepiej. I teraz tak, ogólnie krótko mówiąc, to naprawdę miałam wrażenie, że ta moja gorsza faza po prostu zrujnuje mnie, całkowicie zrujnuje moje zdrowie, moją psychikę i po prostu moją motywację, bo przez taką złą fazę, no człowiek przestaje mieć ochotę na wszystko, naprawdę. Nie dość, że właśnie miałam takie myśli, że wiecie, że o, ja jednak nie daję rady, mimo że eliminuję stale te czynniki, te powody, dlaczego miałam takie wysokie cukry, przypuśćmy, mimo że to wszystko eliminuję, to i tak nie jestem w stanie ustabilizować cukrów. I miałam już po prostu takie wrażenie, że już sobie nie dam rady, że po prostu obojętnie co będę robiła, nawet jeżeli nie będę w ogóle nic jadła w ciągu dnia, to i tak one nie będą stabilne. I przez takie właśnie negatywne myśli, że o, już nie dam sobie rady, że kurde, obojętnie co będę robiła, to i tak cukry nie będą dobre. Ja się coraz bardziej pogrążałam w takich myślach, miałam jeszcze większy dołek i po prostu już myślałam, kurde, wiecie co, cukrzyco, fuck you, mam Cię w dupie. I im dłużej ta faza się utrzymuje, tym gorzej, że tak powiem, wyjść z tego dołka, bo widzi się mniejsze szanse na polepszenie. I u mnie ta faza trwała gdzieś chyba ze 3 tygodnie,
Ja już byłam totalnie i fizycznie, i psychicznie umęczona, bo te skoki cukrów strasznie wykańczają człowieka. Dla tych, którzy nie mają cukrzycy, może nie wiedzą, jak diabetyk się czuje z takimi skokami, no czuje się naprawdę beznadziejnie. I wiecie, i czasami miałam też takie momenty paniki, że mam taki wysoki cukier i dalej myślę, Jezus Maria, jak jeszcze jeden dzień, kolejny dzień z rzędu, znowu obudzę się z cukrem 300, no to będzie niefajnie. Później jak dawałam zbyt dużo insuliny korekcyjnej i później miałam spadek i nagle i cukier cały czas jeszcze mi opadał, wiecie o co chodzi, insulina była aktywna, cukier 70, a on nadal mi opada, to z drugiej strony miałam taki atak paniki dwukrotnie w tej fazie. No bałam się, że po prostu zejdę. Bałam się nagle tego, że nie będę w stanie ustabilizować tych cukrów, że nagle będę miała taki spadek, że nie wyreguluję tego wszystkiego. Później będę miała znowu taki skok w górę, że wiecie, że znowu będę się męczyła przez całe dnie, kurczę, z wysokim cukrem. Później, że znowu, wiecie co, to była tragedia. To była naprawdę tragedia, to był ciężki czas. Ja teraz jestem co prawda po tej lepszej stronie, bo już jestem na górce, że tak powiem, czyli jestem w tej pozytywnej fazie, po tej fazie, gdzie mam dobre cukry. Nawet Wam pokażę, jak moje cukry teraz aktualnie wyglądają. Tak mniej więcej to teraz wygląda. Co prawda dzisiaj w nocy coś tam było, jakieś spadki, przez które też się obudziłam. No, ale nie było aż tak źle. W porównaniu na przykład z cukrami sprzed ilu? Teraz niecałych 3 tygodni. To wyglądało to troszeczkę inaczej, nie? Były trochę większe te skoki, co prawda jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, dlatego mam taki stabilny cukier, ale miałam dość mocne skoki, co prawda 250 to jeszcze nie jest aż tak wysoki cukier. Ja miałam fazy nieraz z cukrem 350-400, tak więc to jeszcze nie były aż takie wysokie, ale mimo to jakoś ostatnio nawet takie cukry strasznie mnie potrafiły wykończyć. No, tak więc tylko Wam mówię, że teraz jest troszeczkę stabilniej, dlatego jestem teraz znowu na górce, że tak powiem. Znowu się wszystko lepiej ustabilizowało, uregulowało. Czuję się lepiej, bardziej pozytywnie. I wiem, że będą kolejne jeszcze dołki, będą kolejne właśnie takie momenty, gdzie będzie znowu bardzo ciężko. Ale chcę Wam po prostu powiedzieć, że mimo, że właśnie przeżywamy takie, wiecie, te takie wzgórza i górki, czy jak to się tam nazywa, wiecie po prostu o co chodzi. Takie też złe momenty, złe sytuacje w związku z cukrzycą, to jesteśmy w stanie lepiej się na kolejne przygotować. Po takiej fazie wiem, na co zwracać następnym razem uwagę. Douczyłam się nowych rzeczy, doczytałam w internecie, porozmawiałam z moim lekarzem, tak więc nauczyłam się też kolejnych rzeczy. Czy te cukry na przykład podwyższone są regularnie w ciągu nocy, to ja już wiem, o no to może być faktycznie efekt brzasku, to może przez jakiś okres czasu, na przykład przez 2 tygodnie, muszę całkowicie zwiększyć insulinę bazową w ciągu nocy. Kiedyś ja takich faz nie miałam, przynajmniej świadomie tego nie miałam, dlatego pierwszy raz się z tym spotkałam i nie wiedziałam w ogóle, z czym to się je. Tak więc teraz jestem na kolejną gorszą fazę, lepiej przygotowana, bo już tego doświadczyłam. Już wiem, co to może być, tak jak mówię, już wiem, co ewentualnie zmienić i na co zwracać uwagę. Tak więc nawet jeżeli za miesiąc, za 2 miesiące znowu dopadnie mnie ta taka gorsza faza, to już będę lepiej przygotowana i już może nie będzie aż tak tragicznie jak teraz za pierwszym razem. Muszę się Wam też przyznać, że ja po tej fazie jestem naprawdę już bardzo zmęczona. Psychicznie i fizycznie jestem zmęczona, mimo że już teraz jest lepiej, to i tak jestem zmęczona i miałabym naprawdę ochotę, straszną ochotę wyłączyć po prostu te myśli o cukrzycy i po prostu się zrelaksować, nie mieć żadnych symptomów tych hipo i hiperglikemii, nie mieć tych negatywnych myśli o powikłaniach, co się może stać, jeżeli dalej ten cukier będzie się tak utrzymywał i tak dalej. Wiecie, jestem już naprawdę po prostu tym zmęczona. No ale tak jak życie cukrzyka wygląda, no niestety nie możemy sobie na zbyt długo, znaczy może, możemy, ale nie powinniśmy sobie pozwolić na taką fazę olewania tej cukrzycy zbyt długo. Czasami robię to, że przez kilka dni tak bardzo nie kontroluję stale tych cukrów, wiecie, nie? Oczywiście jak się źle poczuję, to od razu mierzę i wtedy dostrzykuję insulinę czy coś, nie? Ale że tak pozwalam sobie czasami na takie dni odpoczynku bez tej stałej kontroli. Czy to pomaga? Nie wiem w sumie. Nie wiem w sumie, czy to pomaga, może tak tylko chwilowo. Może przez te momenty tej mniejszej kontroli jestem w stanie naładować trochę baterii. Nie wiem, bo prawdę mówiąc, ta stała kontrola naprawdę męczy. Ona męczy mocno. No,
Jeszcze teraz opowiadam o tej złej fazie. To był po prostu czas, w którym no, miałam wrażenie, że już naprawdę nic nie idzie, że już obojętnie co zrobię, to i tak nie będzie lepiej. Miałam myśli, że ta cukrzyca mnie po prostu w końcu wykończy, tak więc no łatwo nie było. I znowu wiecie, takie myśli też przychodzą, cholera, przecież wszystko było ostatnio tak dobrze ustabilizowane, a dzisiaj nagle nie. O co tutaj w ogóle chodzi, nie? Co tutaj się w ogóle dzieje? Świata człowiek nie rozumie. I ta frustracja, ta naprawdę ostra frustracja, że wszystkie moje wysiłki, które do tej pory włożyłam, że tak powiem, zainwestowałam w to moje zdrowie, w tą cukrzycę, że nagle tego już nie ma. Że to wszystko, co zrobiłam, to było niewystarczające, że do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć mojego organizmu, mojej cukrzycy. Wiecie, takie beznadziejne myśli, nie? Miałam nawet też takie głupie myśli, że wiecie, jak już się wali, to niech się wali. Coś w tym stylu, że przypuśćmy, miałam cukier na czczo 250, a mówię, a tam, wiecie co, co ma być, to będzie, jem sobie kawałek ciasta na śniadanie, na czczo, na wysoki cukier, trudno. No. I takie niestety chwile wykańczały mnie jeszcze bardziej pogłębiały mnie w tych złych cukrach, w tych złych wynikach i jeszcze mniej byłam w stanie to wszystko ogarnąć, uregulować. Moim zdaniem to jest totalnie ludzkie, mając, że ma się w ogóle takie myśli, że nie ma się już ochoty na nic, ale powiem Wam, że naprawdę na szczęście wyszłam teraz z tej fazy i opowiem Wam, co mi w ogóle pomogło. Po pierwsze, ja ogólnie z natury jestem osobą raczej, tak mi się wydaje przynajmniej, dużo analizującą. Że wiecie, że jeżeli na przykład mam jakiś wysoki cukier, to ja od razu analizuję, co mogło być przyczyną tego, dlaczego nagle mam wysoki cukier. Tak więc zaczęłam wszystko analizować, co byłam w stanie przeanalizować. Jedzenie poprzedniego dnia, dawkę insuliny, porę, kiedy podałam tą insulinę. Wiecie, te takie normalne, standardowe rzeczy. Później niestety już wszystkie możliwości wyczerpałam i dalej nie wiedziałam, o co chodzi. Ja miałam takie uczucie po prostu, że moja cukrzyca już nie leży w mojej ręce. Nie wiem, to tak mówi? Nie leży w mojej ręce? Tak wiecie, że ja już nic nie jestem w stanie zrobić, że to już, co ma być, to będzie, ja już nic nie zmienię. Wiecie, o co chodzi, że to już nie było w zasięgu moich możliwości. Widzę po Instagramach, że wszystkim się udaje, wszyscy mają te swoje unikorny, te wiecie, jednorożce, dla tych, którzy nie wiedzą, które oznaczają, że cukier akurat w jakimś momencie wynosi 100 mg na decylitr. Wszyscy się chwalą pięknymi cukierkami, cieszeniem się z życia, imprezami, nie, imprezami to teraz nie, ale wiecie, jakimiś fajnymi momentami, a ja siedzę, kurde, i zdycham po prostu i mam wrażenie, że wszyscy inni jakoś umieją ogarnąć te cukry, tylko nie ja. Wiecie, taka totalna bezsilność. No i napisałam do mojego lekarza, dodałam kilka screenshotów z mojej Libry, wiecie, z mojego telefonu, Libry tych wykresów, jak te cukry wyglądały, że zawsze z rana były wysokie. No i tam mi odpisała, już Wam opowiedziałam też w tym filmiku, odpisała mi jakaś taka asystentka, taka beraterka, że to jest efekt brzasku. Tak jak Wam już mówiłam, ja nie sądziłam, że ja mogę w tym wieku mieć jeszcze efekt brzasku, bo to raczej u młodzieży coś takiego się zdarza, tak więc nie wiedziałam w ogóle o tym. No ale to mi właśnie pomogło, że jeżeli w punkcie pierwszym ja sama nie jestem w stanie znaleźć powodu, dlaczego mam takie cukry, a nie inne, to w punkcie drugim po prostu zapytałam o pomoc. I tu nie ma się czego bać albo czego wstydzić, po prostu jak człowiek już nie wie dalej, to niech zapyta ludzi bardziej kompetentnych. W moim przypadku jest to akurat lekarz. I gdybym się jego nie zapytała, to prawdopodobnie dalej bym nie wiedziała, co w ogóle z tym fantem mam zrobić. I ta cała faza może trwałaby dużo, dużo dłużej i niczego nowego bym się nie dowiedziała. Tak więc, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, nie jesteście w stanie poradzić sobie sami, to po prostu zapytajcie też o pomoc. Pytaj się też innych diabetyków, ludzi, którzy mają już może większe doświadczenie akurat w tym problemie, który Ty masz aktualnie. Może ktoś, mimo że tam ma cukrzycę dopiero 2 lata, to i tak może spotkał się z taką sytuacją, tak jak u mnie na przykład ten efekt brzasku. Wie, z czym to się je, wie, jak reagować na to. Tak więc można się nie tylko pytać na przykład diabetologa, jakiegoś lekarza, tylko też innych diabetyków. Może oni, tak jak mówię, już mieli takie doświadczenie i mogą też coś poradzić. Oczywiście ja nikomu nic nie radzę, co robić. Ja też nie robię wszystkiego, co inni mi radzą, bo to jest niebezpieczne, bo to każdy organizm działa inaczej. Pamiętajcie o tym.
ale po prostu wystarczy, że ktoś tam kilka podpunktów poda. Po prostu chodzi o takie wskazówki, takie myśli, które ludzie mogą ci akurat nasunąć. Wiecie, i ja nagle zacznę sama googlować. Mówię, o cholera, o tym słowie to ja jeszcze nigdy nie słyszałam. O takim efekcie też jeszcze nie słyszałam. O, a nie wiedziałam, że coś takiego może w ogóle się zdarzyć. I wiesz, ja po prostu nie słucham tego, co inni mi radzą i ja nie robię tego na ślepo, tylko ja wpierw googluję, patrzę w internecie, czy to ma ręce i nogi, czy to w moim przypadku może być podobnie i dopiero później zaczynam się zastanawiać, jak to w moim przypadku wygląda i jak w moim przypadku mogłabym sobie jakoś pomóc. Dlatego wiecie, porady poradami, nie? Też w internecie, kurde, już widziałam ludzi, co na Facebooku piszą, jak było na przykład takie zapytanie, ktoś mówi, a ja mam tutaj o tej godzinie za dużo cukru. I kurde, były porady typu, to wstrzyknij sobie 30% więcej insuliny. Słuchajcie, jak uważajcie na takie porady, naprawdę uważajcie, jeśli ktoś ci powie, o ile ty masz dokładnie zwyższyć insulinę, albo ją obniżyć, albo wiecie, o co chodzi. Na takie coś trzeba bardzo uważać, bo każdy organizm jest inny, dlatego nie słuchajcie takich porad. Dobra, jedziemy dalej. Dalej, co mi osobiście tak pomogło właśnie, żeby wyjść z tych negatywnych myśli też, to też takie uświadomienie sobie, że jeżeli mam ten mindset taki pozytywny, czyli że jeżeli jestem nastawiona pozytywnie, że wiecie, że chcę coś zmienić, nie? W tych wysokich cukrach albo w tych skaczących cukrach, że chcę coś zmienić. Jeżeli mam takie toolsy do tego, czyli nie wiem, czy to po polsku można narzędzia powiedzieć, czyli chodzi mi tutaj w tym przypadku akurat o wiedzę, albo o pompę insulinową, albo na przykład o sensory Freestyle Libre. Jeżeli mam te toolsy takie, które mi pomogą w rozwiązaniu mojego problemu, to jest pół biedy wtedy. To jest ok. Problem jest właśnie, jeżeli nie mamy tej wiedzy. Dlatego tak ważne jest analizowanie wszystkiego, czytanie po internetach, czytanie w forach, czytanie książek, pytanie się lekarza i może dowiemy się czegoś więcej, wiecie, co nam zaskoczy nagle i pomyślimy, o cholera, a może ja to też mam i może powinnam to robić tak, a nie inaczej. Tak więc bądźcie świadomi tego wszystkiego. Ważna do tego jest ta pewność siebie, że jeżeli macie te toolsy i macie to pozytywne nastawienie, że tak powiem, to uda Wam się. To jest właśnie najważniejsze, bo jeżeli gdyby moja nadzieja mnie już opuściła na samym początku i gdybym ja była pewna, że już mi się nic naprawdę nie uda, mimo że takie myśli też przez chwilę miałam, ale to tylko przez chwilę, to bym prawdopodobnie nie osiągnęła nic. Tak więc bądźcie pozytywnie nastawieni, że dacie radę, że uda Wam się osiągnąć jakiś cel, osiągnąć sukces, uda Wam się uregulować te cukry, uda Wam się przejść z tej gorszej chwili do tej lepszej fazy. Uda Wam się. Kolejna rzecz, która mi akurat pomogła, to była czwarta rzecz, uświadamianie sobie, że cukrzyca to nie cała ja. Mam pozytywne też strony, nie tylko tą chorobę, z którą walczę dzień w dzień, tylko mam też jakieś inne plusy przecież, no jak każdy człowiek, nie? Każdy ma tam jakieś plusy. Tak więc uświadamianie właśnie sobie tego, że a, cukrzyca to nie wszystko, przecież ja też potrafię to i to, ja jestem dobra w tym i w tym, wiecie, o co chodzi, pomaga moim zdaniem psychicznie wyjść na taki bardziej pozytywny tor myślenia. Punkt piąty, który też moim zdaniem pomaga, to do pytania lekarza, diabetologa o radę, jeszcze można się popytać diabetologa, czy są po prostu jakieś nowości na rynku. Jeśli chodzi o nowości, to ja mam na myśli na przykład nowe leki, nowe sprzęty jakieś, może jakieś kliniczne testy, które są przeprowadzane na całym świecie, które dadzą nam troszeczkę więcej nadziei na lepsze jutro, na lepszy tydzień, na następny rok na przykład, miejąc tą nadzieję, że o kurczę, za rok może wejść na przykład to i to i to na rynek, to dużo mi ułatwi w menedżmencie mojej cukrzycy, czyli w ogarnianiu cukrzycy. Że jest po prostu ta nadzieja na coś, co mogłoby nam jeszcze bardziej pomóc i umilić, że tak powiem, tą ciężką codzienność. Może jakiś nowy glukometr, może nowy pen, który będzie w stanie pomóc nam w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Przypuśćmy, jeśli stale na przykład zapominasz o wstrzykiwaniu insuliny, to ja widziałam genialną po prostu rzecz, a mianowicie są nowe peny, znaczy ja nie wiem, jakie one są nowe, bo nie googlowałam aż tak bardzo, ale widziałam je kiedyś na zdjęciu, że są peny, które mają właśnie funkcję zapamiętywania, kiedy był ostatni zastrzyk zrobiony. Moim zdaniem genialny. Gdybym ja coś takiego miała 17 lat temu, to byłoby świetnie. Tak więc wiecie, takie nowości ze świata cukrzycy typu pierwszego w moim przypadku akurat troszeczkę bardziej mnie motywują do tej chęci ogarniania cukrzycy, do chęci częstszej kontroli
Jak już mówiłam właśnie o lekach, to też tak może być, ja nie wiem, czy to jest dość częste, ale obiło mi się to już o uszy, że na przykład u kogoś jakaś insulina, którą do tej pory cały czas używał, nagle przestała działać. Może się ewentualnie też coś takiego zdarzyć. Tak więc właśnie reszerszowanie, takie googlowanie w nowościach i na przykład jakie są dostępne insuliny na rynku, co tak w ogóle jest dostępne na rynku, może się okazać bardzo dobrym pomysłem i może przejście z jednej insuliny na drugą rozwiąże już cały nasz problem. Też tak może być. Kolejny punkt to jest, jeżeli ja już sama mam takie wrażenie, że doszłam do jakiejś tam pewnej granicy, już nie mogę przeskoczyć na kolejny etap, czyli że jeżeli wykupiłam wszystkie książki, które mogłam kupić dostępne na rynku na ten temat, jeżeli poczytałam już wystarczająco w internecie, jeżeli sama dużo przetestowałam na sobie, co działa, co nie, co ma jakieś powiązanie z tym i z czym, wiecie o co chodzi. Jeżeli ja już to wszystko wypróbowałam, a nadal mam wrażenie, że już dalej nie idzie, to po prostu szukam sobie, tak podobnie jak do tego drugiego punktu, dalej kompetentnej pomocy ze strony innych. I nie tylko chodzi mi teraz tu o lekarza, żeby zapytać go o poradę, tylko żeby może też chodzić na jakieś kursy albo jakieś szkolenia na jakiś temat. Też dlatego kilka miesięcy temu zaczęłam ogarniać sobie terminy u dietetyka, tylko dlatego, że moim zdaniem ja już sama z książek, no oczywiście dużo się jeszcze dowiem, bo do tej pory dużo na temat dietetyki nie czytałam, oczywiście mogę się dowiedzieć, ale ja mam jeszcze tak konkretne pytania, że nie sądzę, że książka będzie w stanie mi na nie odpowiedzieć. Tak więc ja szukam pomocy u innych ekspertów. I dlatego jeśli chodzi na przykład o taki temat jak dietetyka, z którą miałam do tej pory całkiem mało styczności, mimo że jestem diabetykiem, no ale to nieważne, to i tak chciałabym się bardziej wyedukować, bo wiem, że tam jest większy potencjał, wiem, że jeżeli będę bardziej jeszcze uważała na to, co jem, kiedy jem i tak dalej, to mogę jeszcze troszeczkę więcej z tego wyciągnąć. Dlatego tutaj też mam taką małą nadzieję, że jeżeli pójdę na te wszystkie szkolenia, o których Wam już opowiadałam, to będę w stanie troszeczkę bardziej jeszcze ogarnąć tą cukrzycę, bo jednak zdrowe odżywianie się to jest jeden z najważniejszych punktów u cukrzyka. No, co mi albo może też innym pomóc w przeżywaniu tej takiej gorszej fazy, to pewnego rodzaju motywacja. I chodzi mi tutaj o motywację nie taką, że wiecie, że pomyślicie, o kurczę, jak będę miała dobre cukry nagle, to wszystko będzie lepsze. Oczywiście, że będzie wszystko lepsze. Ja będę się lepiej czuła, ja będę czuła się zdrowsza, pełniejsza energii. Wiecie o co chodzi, ale mi tu chodzi bardziej o inne takie nagradzanie się jeszcze za osiągnięcie jakichś wyników. Przypuśćmy, ludzie, którzy uwielbiają podróżować, mogą sobie postanowić, że jeżeli wyjdzie się z tej gorszej fazy i uda się chociaż troszeczkę bardziej ustabilizować te cukry, to się nagrodzę fajną wycieczką na przykład na weekend, nie wiem, do Pragi, do Warszawy. Wiecie o co chodzi? Po prostu jakieś takie małe nagradzania się, znaczy małe, no to już są moim zdaniem wielkie nagradzanie się, ale już mniejsze o to, po prostu nagradzanie się za osiągnięcie jakichś dobrych wyników. Może też dzięki temu, że ludzie potrzebują właśnie takiego nagradzania się, może będzie Wam psychicznie łatwiej zadbać o te Wasze cukry z taką myślą, że o, na mnie czeka jakaś nagroda. Dodatkowo oczywiście do tych plusów uregulowanych cukrów, nie? To wiadomo. Ale jeszcze tam coś na mnie czeka. Albo kurczę, jeżeli już ta ciężka faza minie i nagle cukry będą tak ładnie uregulowane, bo tak strasznie się starałam o to przecież. Ja tyle czasu poświęciłam, tyle nerwów poświęciłam i tyle stresu mnie to kosztowało, żeby w końcu osiągnąć te lepsze cukry, to chociaż pozwolę sobie na jakieś wyjście na dobre jedzenie na przykład. Wiecie o co chodzi? Nagroda jakaś. Może to też pomoże i do tego są ważne właśnie też zapisywania postępu. Czyli żebyśmy byli w stanie w ogóle zauważyć, czy jest jakakolwiek różnica między cukrami sprzed 3 tygodni, a dzisiaj. Ja tą kontrolę mam w moim librze, że tak powiem, na telefonie widzę, jakie są te cukry przez cały tydzień, jak ten graf na przykład wygląda. Tak więc mi to pomaga, aby zobaczyć, czy już lepsze są naprawdę te cukry, czy nie. Dodatkowo patrzę też na moje samopoczucie, czy się lepiej czuję, czy jestem bardziej już pozytywnie nastawiona, czy gorzej nastawiona, czy jestem zmotywowana, żeby dalej walczyć, czy znowu mam taki moment, że już nie daję rady i nie mam siły nawet już dawać rady. Tak więc to można oczywiście zapisywać, żeby kontrolować, czy jest jakiś progres, czy nie.
I ostatnia rzecz, która jeszcze może pomóc, to taka pomoc też grupowa, tak jak już mówiłam, żeby pytać się innych o porady, na przykład zapytać się o doświadczenia, czy ktoś już miał z tym doświadczenie i tak dalej, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, może też komuś na przykład pomóc taka porada psychologiczna. Nie ma tutaj się absolutnie czego wstydzić, moim zdaniem, absolutnie, i to jest bardzo, i to jest ludzką rzeczą po prostu, żeby prosić o pomoc, nawet psychologiczną. Tak więc nie wstydźcie się tego, nie bójcie się tego, bądźcie po prostu pozytywnie nastawieni, że ewentualnie ta osoba, jakaś pani psycholog albo pan psycholog, może pomóc nam wyjść z tych negatywnych myśli i da nam też jakąś taką dodatkową jeszcze nadzieję, że będzie lepiej, bo naprawdę będzie lepiej. Tak jak już Wam mówiłam na samym początku filmu, ja już się czuję dużo lepiej, naprawdę dużo lepiej, ale to o co tutaj w ogóle tak naprawdę chodzi? Przez tą całą moją złą fazę, którą ja teraz ostatnio przez 3 tygodnie miałam, tu chodziło o analizę tego wszystkiego, jakie są powody moich złych cukrów, o dalszą edukację, o pytanie się kompetentnych ludzi, o próbowanie różnych rzeczy, co na mnie zadziała, co może nie zadziałać, co może pogorszyć, co polepszyć sytuację, o analizę, na co my w ogóle mamy wpływ tak na dobrą sprawę, czy może moje złe nawyki doprowadziły do tego stanu, w jakim ja się znajdowałam. Czy to chodzi może o takie czynniki, no, na które wpływu już nie mamy, tak jak w moim przypadku chyba były to hormony, bo teraz już jest wszystko ok. Tak więc jeżeli mamy na coś wpływ, to możemy to szybciej zmienić. Jeżeli nie mamy wpływu na coś, to ważne jest, żeby zrozumieć, jak oddziałowuje się to właśnie na nasz organizm, na nasze cukry i wyciągnąć z tego jak najwięcej wiedzy na następną taką gorszą fazę, żeby przygotować się po prostu dużo lepiej na nią. Dla wytrwałych, dla tych, którzy jeszcze tutaj zostali do samego końca filmu, mam jeszcze ostatnią wskazówkę, ostatnią radę, że tak powiem, jak może lepiej się zmotywować do uważania na siebie, do tego, aby nie stracić tej motywacji, żeby dalej dbać o siebie, żeby dalej dbać o te cukry, to jest w sumie to, co mój brat zawsze mi mówi. A mianowicie wyobraźcie sobie, że niedługo naprawdę będzie lek na cukrzycę, że zostaniecie totalnie wyleczeni. Co prawda u nas to już 17 lat temu były rozmowy na ten temat z diabetologiem, jak on to szacuje, kiedy będzie lek na cukrzycę. On powiedział już wtedy, że no już jest przeprowadzanych tyle różnych testów, na pewno za 10 lat coś już będzie. Dobra, czas już minął, minęło już 17 lat, leku dalej nie ma. Ale poczytajcie sobie na Google, na jakichś newsach, popatrzcie, bo są już przeprowadzane jakieś testy, jest dużo takich approaches, że tak powiem, takich różnego typu badań. I ostatnio coś czytałam w internecie, tylko już naprawdę nie pamiętam teraz, nie chcę Wam skłamać, o co dokładnie tam chodziło, czy nie transplantacja, czy komórkami macierzystymi, nie pamiętam do końca, ale już nawet była jakaś podana cena, ile takie wyleczenie właśnie z cukrzycy za pomocą tego właśnie, co testują, by kosztowało około 50 tysięcy dolarów. Tak więc jeżeli ja słyszę coś takiego, że już jest planowane, że już nawet cena jest podana, ile wyleczenie z cukrzycy mogłoby kosztować, to ja tak na dobrą sprawę już w tej chwili spinam pośladki i zaczynam odkładać pieniądze. Czyli powracając do tej wskazówki, czyli takie po prostu wiadomości, że może w niedalekiej przyszłości, obejmie czy to za 5, czy nawet za 10 lat, będzie możliwość wyleczenia diabetyków z cukrzycy typu pierwszego, mnie akurat motywuje, tylko że ja zapominam często o tym fakcie. I tak jak mój brat mówi, Sonia, pamiętaj, że jeżeli teraz zaniedbasz się i wtedy jak u Ciebie wystąpią te powikłania, będzie już lek na cukrzycę, to wszyscy inni będą się cieszyć ze zdrowego życia. A ja będę musiała walczyć z powikłaniami. Tak więc to jest bardzo prawdziwe i to jest moim zdaniem trochę bardzo motywujące, ale ja często o tym fakcie zapominam, bo jakoś w mojej głowie zapisałam myśl, że cukrzyca to jest choroba nieuleczalna i do końca życia będę musiała się z tym męczyć, ale moim zdaniem jest jakaś tam troszeczkę mała iskierka nadziei, że jednak lek będzie i to może wcale nie aż tak późno, może wcale nie będzie musieli czekać aż tak długo na wyleczenie z cukrzycy. I dlatego to też jest moja rada dla Was. Jeżeli będziecie mieli takie chwile słabości, że nie będziecie mieli już zupełnie w ogóle żadnej motywacji, żeby cokolwiek zrobić, cokolwiek zmienić, żeby uważać na te swoje cukry, to pomyślcie sobie właśnie o tym, że może za 5, może za 10 lat, może nie wiem, może nawet za 15, ale będzie jakiś lek na cukrzycę. Nawet gdyby to było tymczasowo, że na przykład przez kilka lat nie mamy cukrzycy i później to znowu wraca, obojętnie, to i tak warto do tego momentu przeczekać.
Czyli teraz robić wszystko, żeby do tego momentu, jak dojdzie jakiś lek, żeby nie było jeszcze powikłań i wtedy będzie wszystko lepiej. Dlatego mam nadzieję, że to Wam też coś da, że Was to też troszeczkę zmotywuje. No i to byłoby w takim razie wszystko na dzisiaj. Już więcej nie mam co powiedzieć. Ja może teraz po prostu zacznę się zastanawiać, jak odkładać pieniądze na te 50 tysięcy, żeby mieć po prostu jakiś cel przed oczami. I to wszystko na razie. No. Dobra. Ja już w takim razie będę powoli kończyła. Rozgadałam się troszeczkę. Mam nadzieję, że te kilka punktów, które mi też pomogły, może ewentualnie Wam pomogą, a jak nie Wam bezpośrednio, bo nie macie cukrzycy, to może Waszym znajomym właśnie z cukrzycą. Dlatego polecajcie ten film dalej, jeżeli uważacie, że mogłoby to ewentualnie komuś pomóc. Zostawiajcie łapkę w górę, bardzo bym się cieszyła. No i co? No i w takim razie ja Wam życzę miłych cukierków, ale przede wszystkim życzę Wam wytrwałości, żeby Was pozytywne myślenie nie opuszczało, żebyście byli zmotywowani, nawet w takich chwilach, że już naprawdę, że już nie wiecie co dalej, że już nie widzicie wyjścia, że tak powiem. Będzie lepiej, naprawdę będzie lepiej. Trzeba tylko wytrwać dalej, przeanalizować kilka rzeczy, sfokusować się nie tylko na problemie, tylko na rozwiązaniu tego problemu. Tak więc analiza jest bardzo ważną częścią życia z cukrzycą. Jest to esencjonalne moim zdaniem, bez tego nie da się po prostu dobrze żyć. I ta analiza, ten fokus właśnie na rozwiązaniu tego problemu i pozytywne myśli mogą zdziałać cuda. Tak więc nie poddawajcie się, nawet jeżeli będzie bardzo ciężko. I ja Wam mówię z mojego bardzo długiego doświadczenia jako diabetyk z cukrzycą typu pierwszego od 17 lat, od ponad 17 lat, że tych gorszych momentów jest naprawdę dużo. Moim zdaniem będzie jeszcze więcej i musimy się po prostu na to nastawić. Musimy liczyć się z tym, że nie zawsze będzie łatwo, że będzie też ciężko i jeżeli już będziemy wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, to będzie nam dużo łatwiej. Tak więc trzymajcie się ciepło, nie poddawajcie się. Analizujcie dużo i naprawdę będzie lepiej. Ja się czuję lepiej i u Was na pewno też będzie lepiej. Tylko nie wolno za bardzo wszystkiego olewać. Pamiętajcie o tym. No, to trzymajcie się ciepło do następnego razu. To pa, pa. Co to fruwa? Co to taka duża pszczoła? Albo szerszeń, nie wiem. Dobra, to do następnego razu. Pa, pa. Jeżeli jesteście zainteresowani tematami na temat... bo to się też odzwierciedliło, że tak powiem. Nie odzwierciedliło? No to... Kurna, paznokciem kawałek farby tutaj odleciało teraz. Dobra, w każdym razie, co ja chciałam powiedzieć? tak więc, sorry. I to by... po prostu chodzi o... Tak więc i ta świadomość... Dobra, to już nieważne. Mi się wydaje, że głupie, co teraz mówię. Ja nie jestem tylko z cukrzycy. Ja mam jeszcze inne swoje dobre strony. Mam też pozytywne... Mam też po prostu inne pozytywne... Mam też inny, który... Jak jest problem, lösen, kurde, po polsku? Który potrafi nam... Który będzie potrafił nam... To też na przykład ktoś mi napisał, że... Nie. Nie, poczekaj chwilę. Czy ja będę się lepiej czuł? No, z jednej strony może być też troszeczkę gorzej, ale z drugiej strony też będzie lepiej. Jak ta kurwa się nazywa? Po niemiecku to się kurwę nazywa. Ta krzywa. Krzywa? No wiecie o co chodzi. Ten graf. Bardziej pozytywnie myśleć, może żeby Was to pozytywne myślenie, kurde, ja zapominam polskiego, ja nie wiem jak to się mówi, no, nie, że nie omijało, tylko żeby Was nie opuszczało, tak więc, jak jest aufgebować, aufgeben, wiecie co, po niemiecku powinnam robić ten film, może byłoby łatwiej. Nie poddawać się. O. Tak więc. Nie, zniszczył mi się chyba.
się kręcę. Mam jeszcze taką... O, tam wiewiórka idzie. Boże, jak ona słodko skacze.